Nazywam się Iwona Wierzbicka, jestem dietetykiem klinicznym poradni IVAN. Dzisiaj na temat napadów głodu, jak sobie z tym poradzić. Osoby, które cierpią na napady głodu, to są często osoby, które również cierpią na insulinooporność. Możesz pobrać nasz bezpłatny poradnik, w którym mówię o kilku sposobach na to, jak sobie radzić z insulinoopornością. Skąd się biorą napady głodu? Najczęściej biorą się z powodu hipoglikemii. Najczęściej, ale to nie tylko. Powodów, dla których możesz cierpieć na napady głodu, jest kilka. Moje napady głodu najczęściej pojawiają się w sytuacji, w której mamy IVAN kuchnię, czyli wtedy, kiedy gotujemy cały dzień. Efekt jest taki, że ja po prostu cały czas permanentnie myślę na temat jedzenia. Zaczynam od rana, kończymy wieczorem, cały czas dochodzą do mnie zapachy. No to tak jest, że jeżeli Ty chcesz dać swojemu organizmowi spokój, a zewsząd dochodzą różnego rodzaju sygnały, to może pobudzać Twoje hormony w organizmie, które informują, że właśnie rozpoczął się proces trawienia albo proces jedzenia. Zobacz, że nawet jeżeli nie jesteś zainteresowana jedzeniem, a przejdziesz koło witryny, która ma piękne ciastka na niej, albo kiedy zapachnie obiad, gdzieś ktoś w bloku gotuje, czy pracujesz nad jakąś stołówką, to momentalnie pojawia się głód. Zaczyna się wydzielać ślina, wszystkie hormony zaczynają w ten sposób pracować. Więc to jest bardzo istotne, że w sytuacji, kiedy chcesz pozbyć się tych napadów głodu, to po pierwsze trzeba wyregulować rytm spożywania posiłków. Dla mnie idealnym rytmem spożywania posiłków, zresztą mówiłam też o tym, dlaczego jem dwa, dlaczego jem trzy posiłki, a właśnie są te trzy, no rzadko cztery posiłki. Najczęściej jem śniadanie, obiad i kolację. Kiedy byłam na IVAN Tour, to jadłam śniadanie i obiad o kolację. Jest to kwestia przyzwyczajenia organizmu, że posiłek będzie spożywany o określonej porze. Też to, co jest istotne, to po węglowodanach czujemy większy głód, a po produktach białkowo-tłuszczowych czujemy większą sytość. Dlatego dla mnie kluczem, żeby wytrzymać dłużej, jest zjedzenie na śniadanie posiłku białkowo-tłuszczowego. Są to najczęściej jaja, kiełbaski, parówki, bądź też coś, co zostało z obiadu, bądź jakaś tam zupa bardziej tłusta, typu bulion z warzywami, czy z kawałkami mięsa, czy też jakaś galareta, czasami jest to ryba wędzona. Także staram się w ten sposób zjeść śniadanie, co daje mi uczucie sytości. Dzisiaj na przykład jadłam posiłek o godzinie 7 i następny posiłek będę jadła o godzinie 13, a następny posiłek zjem gdzieś koło godziny 18, 19 i to będą moje 3 posiłki. Zdarza mi się, że jem 4, ale wtedy jem w domu, więc te napady głodu czasami są wywołane nudą. Zdarza się, że jem ciągle. No właśnie, to jest wtedy, kiedy mamy gotowanie, kiedy ja ciągle czuję zapachy, jestem cały czas głodna, mój układ jest pobudzony. Zdarzało się tak, że na przykład nastawiłam wolnowar w domu na noc. W nocy ten zapach, który się wydzielał z wolnowaru, spowodował moje wybudzenie i ochotę na jedzenie, uruchomiła się perystaltyka jelit i byłam głodna. To, co powoduje często również napady głodu, no to są produkty węglowodanowe, czyli na przykład jeżeli w Twojej diecie jest sporo słodyczy, owoców, zbóż, pieczywa, po takich produktach rzadko czujemy uczucie sytości, często po 2-3 godzinach mamy ochotę spożyć kolejną porcję takiego produktu. Ja takich produktów unikam, ponieważ po nich czułabym się oczywiście z powrotem głodna. Wiesz na pewno, że owoc nie jest dobrym produktem na zabicie głodu, podobnież jak ze słodyczami. Jesteśmy zamuleni, ale za chwilę znowu nam się chce jeść. Takimi produktami, które świetnie powodują nasycenie, są produkty zawierające więcej białka i więcej tłuszczu. No oczywiście węglowodany też sycą, ale to na pewno nie są cukry proste. No woda z cukrem na pewno nas nie nasyci. No powiesz, że to nie jest pokarm, no ale przecież kalorycznie będzie to odpowiadało również jakimś tam kromkom chleba. Jednak po chlebie czujesz się bardziej najedzona. Więc tutaj też bardzo istotne jest to, żeby produkt został pogryziony, skonsumowany i żeby była ta świadomość jedzenia. To również jest bardzo ważne. Czyli dla mnie ważne jest to, aby posiłki w ciągu dnia były 4, bądź 3, czasami jem 2. Ważne, żeby były przerwy między posiłkami. To, co jest istotne, że między posiłkami nie powinna być wypijana kawa, herbata,
soki ani zioła. Nic, co ma smak, bo wszystko, co ma smak, będzie powodowało wydzielanie insuliny, hormonu odpowiedzialnego za magazynowanie i również obniżanie poziomu glukozy we krwi. Więc jeżeli będzie coś, co ma smak, to insulina może dać taki sygnał, że nastąpił proces jedzenia. Wiadomo, że w ziołach nie było żadnego cukru, a więc Twój organizm obniży poziom cukru, przez co pojawi się głód. I ja nie jestem w stanie wytrzymać między śniadaniem a obiadem, jeżeli pomiędzy wypiję sobie jakieś tam ziółka. Dlatego staram się pić tylko i wyłącznie wodę. A jeżeli chcę wypić kawę, to robię to na pół godziny przed posiłkiem, no bo wiem, że to nasili mi apetyt. Więc moim kluczem do sukcesu jest właśnie przerwy. Nie picie niczego pomiędzy, z wyjątkiem czystej wody. Jeżeli chcę dokwasić żołądek, to jest to woda z cytryną, ale pita pół godziny przed posiłkiem. No i to, co na co uważam, jeżeli nie chcę, żeby pojawił się głód w ciągu dnia, to raczej posiłki białkowo-tłuszczowe, a węglowodany idą na noc. Po węglowodanach się lepiej śpi, szybciej się trawią, no i pojawia się naturalna hipoglikemia, po której po prostu się fajnie zasypia. One też świetnie oddziałują na ośrodki szczęścia i radości w naszym mózgu, przez co zdecydowanie lepiej się śpi. A jeżeli więcej tego typu rad chcesz uzyskać, to ja Cię zapraszam na mój wykład Dieta w insulinooporności. Po czym poznać, że masz insulinooporność? No właśnie to, jeżeli masz napady głodu, nadmierne owłosienie, nieregularne miesiączki, ciągłe zmęczenie, niemożliwość schudnięcia. To jest tylko 5 rzeczy, które mogą wskazywać na insulinooporność. Możesz mieć jedną z nich, możesz mieć 2 lub 3 lub 4 lub wręcz 5. Każda z nich mówi o tym, że możesz cierpieć na insulinooporność. Napady głodu również mogą być wywołane problemem z wchłanianiem, ale to już jest zupełnie inny temat. Najpierw sprawdź, czy nie jest to kwestia insulinooporności i czy moje rady nie okażą się pomocne. Jeżeli tak, to koniecznie przyjdź po więcej rad. Do zobaczenia na wykładzie. Zapraszam i oczywiście, jeżeli film Ci się podobał, łapka w górę i zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku.